Przyjdź, Duchu Święty, działaj przez tę modlitwę wstawienniczą kapłana. Modlę się do Ciebie, zraniony baranku, jako kapłan. Za tych, którzy będą słuchać tego wykonania. Powołuję się na moc kapłaństwa, na moc charyzmatów, których mi udzieliłeś, Duchu Święty. I proszę Cię, pokornie Cię proszę, byś przez ten utwór dał doświadczenie swojej miłości nam, grzesznikom. Cieszenie i radość spoczną teraz na Tobie. Duchu radości, wypełnij tego, kto teraz mnie słucha. Wstawiam się za nim, by Ciebie przeżył, Ciebie odczuł, Twojej miłości doświadczył, po prostu spotkał Ciebie. Teraz. Niech to doświadczenie wyrwie go ze smutku i złych myśli. W imię Jezusa, mocą kapłaństwa, łamie nad Tobą władzę tych złych myśli, które Ciebie nurtują. Łamie ich przyczyny. W imię Jezusa. Jezu, wylej obficie i potężnie swoje błogosławieństwo, by ono zniszczyło dzieło diabła. Jezu, uzdrów i uwolnij nas. Duchu Święty, wypełnij nas. Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego. Jego krew największy dar dla każdego. Jego imię potężna moc, Jezus drogi. Panie Jezu, daj doświadczyć Twojej nieskończonej i radykalnej miłości, byśmy żyli jak ktoś, kto jest radykalnie i szaleńczo kochany. Niech to doświadczenie Twojej miłości wleje w serce pragnienie zawierzenia się Tobie, oddania Tobie swoich zmartwień. Proszę Cię, Maryjo, byś rozkochała w sobie tych, za których się teraz wstawienniczo modlę. Wlej w ich serce, Maryjo, to doświadczenie Bożej miłości, by poczuli, że są kochani.
proszę Cię, Trójco Przenajświętsza, by teraz w sercach tych, którzy słuchają, rozbrzmiał głos: jesteś kochany, jesteś kochana, jesteś pasją Boga, jesteś Jego oczkiem w głowie, kocham Cię. Mówi Bóg Wszechmogący, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Kocham Cię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, kochającego, niech spocznie na was wraz z darem Ducha Świętego i doświadczenia Bożej miłości i pozostanie z wami na zawsze. Amen.